Remont ulicy Bohaterów Westerplatte nabiera tempa. Na jednej z głównych ulic miasta wprowadzono zmiany w organizacji ruchu. Na całym odcinku wyłączono dwa pasy, więc kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość, chociaż w rozmowie z nami zmotoryzowani podkreślają, że póki co roboty nie są uciążliwe. Pierwszy raz dzisiaj jadę, także nie, trudno mi się tu zorientować jeszcze. Jak na razie jest wszystko w porządku. Firma Kontrakt z Krosna Odrzańskiego, która realizuje to zadanie, wzięła się ostro do pracy. Na Westerplatte pojawili się wczoraj. Dziś wjechał tam ciężki sprzęt, a część asfaltu na odcinku od gmachu PGNiG do skrzyżowania Westerplatte z Łańską została już sfrezowana. Starasz się omijać świadomie to miejsce, czy nie wiedziałeś nawet o tym remoncie? Nie wiedziałem o tym remoncie, ale normalnie i tak jeżdżę dołem, tędy rzadko kiedy jeżdżę. Mimo iż kierowcy póki co do utrudnień podchodzą z dystansem, to należy wziąć pod uwagę fakt, że z postępem prac przejazd przez Westerplatte będzie bardziej utrudniony. Już teraz Komenda Miejska Policji apeluje o to, aby gdy tylko jest to możliwe, omijać Westerplatte szerokim łukiem. Zaczyna się remont ulicy Westerplatte, jednego z głównych ciągów komunikacyjnych w Zielonej Górze. Na pewno te utrudnienia, które wystąpią, będą powodowały różnego rodzaju problemy komunikacyjne. Natomiast zwracam się z gorącą prośbą do mieszkańców, aby okazać dużą dozę wyrozumiałości, zaplanować sobie te trasy przemieszczania się po mieście rozsądnie, tak aby ta strata czasu i nerwy były jak najmniejsze. Omijać? Poleca pan omijać Westerplatte? Polecam omijać. Póki co polecam. Remont celowo został zorganizowany w okresie wakacyjnym, gdy ruchy w mieście ze względu na wolno od szkoły i sezon urlopowy jest zdecydowanie mniejszy, ale mimo to po południu Westerplatte potrafi zakorkować się na dobre. Ruch w dwóch kierunkach zamiast tradycyjnie na czterech pasach odbywa się na dwóch. Autobusy MZK nie zjeżdżają do zatoczek, tylko zatrzymują się na jezdni. To także powoduje utrudnienia. Kwestia przyzwyczajenia, nie jest tak tragicznie. Dziś dopiero się zaczęło, no my to, szczerze powiedzieć, to my więcej tu stoimy, jak tam jedziemy. Remont ulicy Bohaterów Westerplatte potrwa do końca roku. Koszt prac to blisko 12 milionów złotych.